A cztery dychy. A zobaczmy, co się z niego wyciśnie. Elo, welorowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to rower przyszłości, czyli rower elektryczny od marki Aiwi, model S1. I przyznam się szczerze, że jak pierwszy raz zobaczyłem maila z propozycją współpracy, to przeczytałem to jako Envy i już się bardzo ucieszyłem, a to jest po prostu Envy bez N. Faktycznie nie ma S, czyli psikutas bez S. Czyli po polsku czytając Ewie. Jak zwał, tak zwał. Generalnie jest to belgijska marka, która już funkcjonuje na rynku około roku czasu i dużo wcześniej już przygotowała się do tego, aby na rynek wejść. Nie jest to produkt, że tak powiem, byle jaki, bo produkt jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i myślę, że godny uwagi. Cena katalogowa, od razu powiem, to jest ponad 2000 euro. I oczywiście będzie kod zniżkowy w opisie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. A rower jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Więc tutaj ogólnie też mogę szybko powiedzieć, dlaczego uważam, że rowery elektryczne są to rowery przyszłości. Niekoniecznie to musi być ten model, tylko ogólnie. Co ten rower w sobie ma, jakie są jego plusy i minusy i jak się na nim jeździło. Bo trochę kilometrów na nich mam. Też Wam pokażę, jak wyglądała na nim najdłuższa przejażdżka i ile to było mniej więcej kilometrów. Jeżeli chodzi o rower, no to on przychodzi spakowany w dwóch kartonach, bo w pierwszym jest sam rower i jeżeli chodzi o wypakowanie to i składanie tego roweru, to było naprawdę bardzo przyjemne. Nie było ono za bardzo skomplikowane i bardziej na początku było problematyczne skonfigurowanie tego roweru, jego odpalenie, bo wystarczyło tutaj tylko chyba skręcić kierownicę i tak naprawdę tutaj wszystko było już fajnie wyregulowane, więc nie było jakichś tam większych kombinacji. Początkowo trzeba wziąć pod uwagę to, że rower ma blokadę i tą blokadę można sobie szybko, fajnie załączyć. Jest ona to po części elektroniczna i w momencie, jeżeli ktoś chce sobie już gdzieś pójdzie, nie wiem, napić się kawy, zjeść loda czy coś takiego, to aby odblokować, dostajemy takie karty, które też trzeba odpowiednio skonfigurować, bo to nie jest tak, że ona od samego początku tutaj pasuje. Karta wygląda mniej więcej tak. Ewentualnie możemy to sobie wszystko skonfigurować ładnie w telefonie. Jest aplikacja na telefon, gdzie mamy wszystkie właśnie parametry, załóżmy jaki tam dystans został do pokonania, czy rower jest zablokowany, czy nie. I czy ewentualnie możemy sobie za chyba opłatą 5 dolców miesięcznie wykupić abonament na to, aby ten rower miał śledzenie. Więc w momencie, kiedy ktoś by go Wam ukradł, to będziecie wiedzieć, gdzie ten rower jest. Więc jest to naprawdę bardzo ciekawa opcja. I tak jak idzie zauważyć, ten rower jest bardzo futurystyczny. On jest na ramie aluminiowej, a mimo tego on nie wygląda jak aluminium. Jest to już znana technologia, po prostu są szlifowane spoiny, ale też spoiny są tak szlifowane, że nawet ich tutaj za bardzo nie widać, więc to robi naprawdę fajne wrażenie i nawet jak niektórzy producenci skupiają się, aby te spoiny, powiedzmy, było fajnie wyszlifowane właśnie w tych miejscach, to i tak pozostawiają gdzieś przy mufie suportowej te takie łuski. Tutaj tego kompletnie nie ma. Ten rower wygląda jak karbonowy i powiem szczerze, że jak na rower elektryczny, on też nie waży za dużo, bo tutaj jego waga to jest chyba około 22 kg. Bez dodatkowych tutaj akcesorii, które też można zamontować, bo w drugim kartonie przychodzi nam bagażnik na przód i tył. Z przodu taki solidny, taki bardziej bym powiedział platforma niż bagażnik, gdzie no pewnie jakaś krata piwa by tutaj spokojnie weszła. Więc jest to rower, który wygląda bardzo, bardzo ciekawie. I od razu może powiem, jakie jest jego przeznaczenie, bo nie jest to rower na jakieś długie wyprawy. Jest to rower dla osób takich bardziej lifestyle'owych, dla osób, które na przykład chciałyby sobie w ładnych ciuchach dojeżdżać na przykład do pracy, czy ewentualnie
pojeździć sobie rekreacyjnie po mieście. Bo jak widać, tutaj bateria jest schowana w ramię, więc ona też nie jest jakoś bardzo, bardzo duża. A ten rower też w ogóle nie wygląda za bardzo jak elektryczny, bo jakby się przyjrzeć, no to ta rama wcale z przodu tutaj nie jest aż jakaś gruba, a silnik jest montowany z tyłu. I mimo, że ma to jakieś takie niewielkie parametry, to zbiera to się naprawdę przyzwoicie i jeździ to solidnie tutaj pod jakieś górki. Około 5% spokojnie można jechać 25 km na godzinę pod górę, bo tyle to oczywiście jest ograniczenie zgodne z przepisami prawa. Więc jeszcze Wam opiszę, jakie tutaj komponenty zostały zamontowane i co by mogło być lepszego, bo generalnie gdybym nie był na co dzień sprzedawcą rowerów, to bym powiedział, że ten rower jest praktycznie idealny, ale że moja wiedza nie jest jakaś tam najmniejsza, to mogę się przyczepić do pary rzeczy, aczkolwiek to jest też troszeczkę takie jakby na siłę. Bo tak, to co się rzuca w oczy na sam początek, to jest na pewno ten wyświetlacz. On robi mega robotę. Mamy różne parametry tutaj, jeżeli chodzi o prędkość, o średnią prędkość, maksymalna, ogólny dystans, czyli mam zrobione 264 km, więc coś na tym rowerze pojeździłem, a głównie tak naprawdę do pracy i z powrotem. Przy okazji zrobiłem jedną taką dłuższą przejażdżkę, zobaczyć jak to się mniej więcej sprawdza. Dystans i czas jazdy. Więc takie podstawowe tutaj parametry możemy zobaczyć. Fajnie, fajnie to wygląda, naprawdę przemyślany ten kokpit. Jest on w pełni, jakby można powiedzieć, zintegrowany i nie jest on tutaj karbonowy, też jest to wykonane chyba z aluminium, chyba że to jest z jakiegoś magnezjum. Powiem szczerze, że nie wiem, ale no tutaj wszystko to fajnie, ładnie wygląda, jest ze sobą tak to wszystko pięknie dopracowane, ale te błotniki, które wydają się bardzo masywne, też nie są jakieś bardzo ciężkie, więc spoko. Chwyty fajne, już delikatne, ergonomiczne, więc spoko. Przerzutka z tyłu Shimanowska, 9-rzędowa. Podstawowy Altus, ale myślę, że tutaj nic jakiegoś konkretniejszego nie jest potrzebne, bo to nie jest do jakichś ciężkich wyryb. Dobra, teraz przejdźmy do hamulców i tu pierwsza rzecz, do której mogę się przyczepić, bo nie są to hamulce Shimanowskie, a szkoda. Fajnie, że są sygnowane tutaj też tą samą marką jak AV, ale powiem szczerze, że mogły być tu hamulce Shimanowskie z tego powodu, że one, tak, nie powiem, one działają, ale minus jest taki, że standardowo w zaciskach są tutaj zamontowane klocki metaliczne. Tutaj nawet widać, że jest z przodu metalik. Z tyłu już włożyłem zwykłe żywiczne okładziny z tego powodu, że ten zestaw już zaczął mi powoli hałasować, a mianowicie dlatego, że tarcze nie są przystosowane do okładzin metalicznych i naprawdę był to już nieprzyjemny dźwięk. Mi się wydawało powoli, że ten dźwięk się wydobywa z obręczy, może z kół, ze szprych, ale nie, to się okazało, że to było przez tutaj nie do końca to spasowane rozwiązanie. Teraz tak, przejdźmy do kół. Obręcze są tutaj w rozmiarze 27,5 cala i można by powiedzieć, że czemu takie małe, ale patrząc, biorąc pod uwagę, że tutaj nie ma w ogóle jakiejkolwiek amortyzacji, to są tu włożone trochę mniejszy obwód koła, ale jednocześnie jest większy balon, bo mamy tutaj rozmiar 1,95, co powoduje, że te opony dają nam jakiś dodatkowy komfort i nawet fajnie to jeździ. Nawet po jakichś dziurach, nierównościach mamy jakąś tam dodatkową amortyzację, więc spoko. Mógłbym się też trochę przyczepić do tutaj tego rozwiązania, jeżeli chodzi o szprychy, czyli tak zwanego słoneczka. Fajnie to wygląda, ale miałem dosyć spore obawy, bo raczej tego typu rozwiązanie nie powinno być stosowane przy hamulcach tarczowych, a bardziej przy obręczowych. I na szczęście nic się z tym nie dzieje, te obręcze są nadal proste, nie ma z nimi jakiegoś problemu, ale aby potwierdzić ten fakt, że te rozwiązanie jest stosowane przy obręczach, przystosowane pod szczęki, no to tutaj widać, że faktycznie tu obręcze mają taki rowek, gdzie one są, gdzie zazwyczaj to występuje w obręczach szczękowych. Teraz tak, przejdźmy do napędu. Bateria jest schowana, silnik jest
z tyłu, więc tutaj jeżeli chodzi o rozłożenie masy, to jest mniej więcej wypośrodkowane. Jeżeli chodzi o tutaj rozwiązanie napędowe, no to jest o tyle fajne, że mamy tutaj jakiś czujnik, który jest odpowiedzialny za to, z jaką siłą pedałujemy. I to nie jest tak jak w tańszych rozwiązaniach w rowerach rzędu, nie wiem, 3, 4, 5 tysięcy, że mamy, załóżmy, silnik Bafanga i tam poziom wspomagania jest odpowiedzialny za maksymalną prędkość, że jak jedziemy sobie na jedynce, no to sobie jedziemy tam powiedzmy do 12 na godzinę, przy dwójce jedziemy do 15. Tutaj na każdym trybie możemy osiągnąć maksymalną prędkość 25 km na godzinę, a wszystko jest tylko odpowiedzialne za to, jaką moc musimy generować, aby tą prędkość uzyskać. Bo na piątce jest to powiedzmy tryb turbo i bez problemu możemy sobie delikatnie pedałować pod górkę i on będzie elegancko jechał, a jak chcemy się trochę zmęczyć, no to oczywiście sobie zmniejszamy tutaj ten poziom, ale na każdych tutaj trybie można uzyskać tą maksymalną prędkość 25 km na godzinę. Jeszcze z takich feature'ów, no to jest dzwonek typu Ring, tyca aluminiowa i bardzo wygodne siodełko, aczkolwiek jakbym znowu mógł się troszeczkę przyczepić, no to siodełko wydawałoby mi się, że mogło być troszeczkę lepszej klasy i pedały też by mogły być trochę lepsze, bo to są zwykłe pedały, które kosztują normalnie w sklepie stacjonarnym z 15-20 zł i powiem szczerze, że już chyba ten lewy po około 100 km zaczął mi delikatnie skrzeczeć. Teraz zabiorę Was na dłuższą przejażdżkę, a zaraz po tym zróbmy sobie jakieś podsumowanie. Odpalam jedno urządzenie, odpalam drugie. Bateria naładowana na 100%. I jazda. Tryb sobie zrobimy czwóreczkę. Tu start, pyk. I jedziemy. Dobra, jedna z nielicznych górek na tej trasie i zobaczymy, jak sobie tu pięknie poradzi. O, proszę bardzo, bez trzymanki, bez większego wysiłku, praktycznie 25 na godzinę. To, co mi się podoba w tym elektryku, że nawet na, powiedzmy, prawie że najwyższym biegu, czyli na czwórce, możemy sobie jechać z prędkością, jaką my chcemy, czyli tak jak teraz sobie jadę 6 na godzinę i nie ma najmniejszego problemu. Jak chcę przyspieszyć, no to pyk i jazda. Bo na przykład tańsze elektryki mają to, że bieg oznacza ograniczenie do maksymalnej prędkości, a tutaj możemy sobie jechać z jaką prędkością chcemy. O, tak jak na przykład teraz sobie chcę pojechać 15 na godzinę i nie ma problemu, nic nam tutaj nie wymusza tego przyspieszenia do maksymalnego. Ma jakiś czujnik odpowiedzialny za to, że możemy sobie jechać tyle, ile nam się chce, niezależnie od poziomu wspomagania. Trasa teraz prowadzi pod wiatr. Jakieś 20 km pojadę pod wiatr. Później będę wracał z wiatrem. Będę się starał jechać jak najlżej, dlatego wziąłem licznik i mam podpięty tętno, żeby zobaczyć, czy faktycznie się mało zmęczę. Zobaczymy, ile kilometrów się dzisiaj zrobi. Producent szacuje na 70 km. Ja na razie zrobiłem maksymalnie ze 30, ale tylko dlatego, że cały czas tym rowerem dojeżdżałem do pracy, gdzie, jak to wiadomo, w mieście światła, co chwilę jakieś przyspieszenie, więc ta bateria się szybciej zużywała. No i kwestia taka, że on ma moduł GPS i ja na przykład na noc, zostawiając go gdzieś tam w piwnicy, ten moduł GPS musiał sobie bardziej pracować, aby sprawdzać, gdzie ten rower faktycznie jest. W chwili obecnej jestem na najdłuższej chyba górce i jadę sobie pod wiatr jeszcze na otwartej przestrzeni i bez problemu jedzie 24-25 na godzinę, więc tylko dałem bieg piątkę, ale dobra, zmienimy na czwórkę. Zobaczmy, czy będzie dużo ciężej. No, czuć delikatną różnicę, prędkość spada, trójka, jeszcze ciężej, dobra, dajmy na piąteczkę, niech sobie podjedzie do końca, ale wieje, nie wiem, czy będzie mi w ogóle słychać, ale wieje fest. Dobra, już mam 20 km przejechane, jeszcze jest 5 kresek,
Powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem, że jadąc pod wiatr, jak widać tutaj po prawej stronie, że trochę w ryj, trochę boczny, z paroma hopkami. O, w końcu jest, cztery kreski. Myślałem, że ta bateria się nie rozładuje, bo ja nie mam dzisiaj tyle czasu, żeby tyle jeździć. Dobra, więc zaraz gdzieś odbijam w prawo, będę miał delikatnie boczny wiatr i zobaczymy, na ile kilometrów wystarczy zasięgu. Jest góreczka, gdzie ma ciężej. Trzymam podgląd i to jest kąt. Nachylanie 6,5% mi pokazuje. No już tak spadło do 16 na godzinę. Ale jedzie 7, 8 nachylenie. No, słychać po silniku, że ma ciężko. Ale jedzie, dobra. Wychodzimy na prostą, jedziemy dalej. Nadal 4 kreski. Tendencja bardziej by jeszcze pod wiatr. Dobra, zbliżam się do 30 km i kolejna kreska spada, więc zostały już tylko 3. Zazwyczaj właśnie z elektrykami jest tak, że ta pierwsza kreska spada jak najwolniej, a później to już idzie dużo, dużo szybciej. Są 3 kreski. Taka sytuacja, po 1,5 godzinie jazdy. Dobra, połączę się z aplikacją. Niby tutaj pokazuje mi już baterię 44% na 31 km zasięg. To są już opary tego roweru, czyli mam przejechane niecałe 40 km. Myślę, że na jakąś taką dychę ze wspomaganiem spokojnie wystarczy. Jak już parę razy mi się ten rower rozładowywał, no to już tak przy 25% no to wspomaganie już działało tak aby. To już tak. Po prostu to już jest na podtrzymanie pewnie jakby tego całego modułu GPS. A, pojedźmy sobie szutrowo. A, 4 dychy. A, zobaczmy co się z niego wyciśnie. Dobra, według pomiaru EVI dystans jaki dzisiaj wykonałem to 61 km. Według licznika GPS to jest 58,300. Czyli według mnie trochę licznik w rowerze przekłamuje. Ale załóżmy, że zrobiłem 60 km i jeszcze tam kawałek mam do domu. I te wspomaganie jeszcze sobie działa, jak widać, bo teraz jadę pod górkę. I on sobie idzie. Nie muszę się męczyć. Więc powiem tak, podsumowując trasę, no to on nie miał łatwego zadania dzisiaj ten rower, bo jednak prawie 40 km było pod wiatr i delikatnie pod górkę, jeżeli patrząc na tendencję taką topografii. Spokojnie, na płaskim terenie, przy takiej wadze jak ja, 80 kg, to te 60, między 60 a 70 km można wykonać i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Lecę teraz do sklepu kupić chlebek i śmigam do pracy. Oczywiście też jeszcze na tym rowerze. Dzień dobry. Jak widzieliście, rowerem można pojeździć też nieco więcej. Można wybrać się na jakąś dłuższą wycieczkę. Maksymalny dystans, jaki można na tym zrobić, to około 70 km. Powiem szczerze, że ten zasięg się trochę skraca w momencie, kiedy ten rower gdzieś zostawiamy w piwnicy, bo jak się dojeżdża do pracy na przykład 5 km i później na wieczór gdzieś się go tam zostawia, no to oczywiście cały czas ten GPS działa, więc to też będzie nam trochę zżerało energii, tym bardziej, że jak ja na przykład zostawiałem go w bloku, piwnicy, no to gdzieś głęboko, gdzie ten sygnał GPS musiał sobie co jakiś czas tam wyszukiwać na nowo, no to też tutaj bateria się troszeczkę szybciej zużywała, ale no jednak miałem ten komfort psychiczny, że no nie musiałem co chwilę chodzić i sprawdzać, czy ten rower tam jest, ewentualnie montować jakiegoś monitoringu, czy też alarmu. Więc spoko. Miałem raz sytuację, że dostałem powiadomienie na telefon, że tutaj ktoś próbuje mi ukraść ten rower. Jest taki moving detector, czy coś takiego, taki komunikat wyskakuje w telefonie i wtedy możemy sprawdzić, gdzie on akurat jest. I to było spowodowane tym, że w piwnicy, czy no wiadomo, może być gorszy zasięg i on nagle, ten zasięg jakby się przesunął troszeczkę w inne miejsce i automatycznie dostałem powiadomienie, że ten rower został skradziony i powiem szczerze, że trochę się wydygałem. Szybko schodzę do piwnicy, patrzę,
a rower jest, więc fajnie, że to powiadomienie jest. Na pewno jak ktoś mieszka w jakimś domku i ma jakiś garaż, który wiadomo, no nie jest jeszcze jakieś kilka kondygnacji w górę, no to wtedy na pewno ten zasięg będzie dużo, dużo lepszy i raczej takiej sytuacji nie powinny się zdarzyć. Powiem tak, bardzo, bardzo przyjemnie mi się jeździło na tym rowerze i jak ja ogólnie jestem osobą, która troszeczkę jest, uprawia trochę tego sportu, na co dzień trenuję i raczej nie jest mi potrzebny rower elektryczny. Jeżeli miałbym możliwość na przykład trzymania na co dzień takiego roweru w domu, to jak najbardziej bym chciał takie rozwiązanie, bo jest na przykład to fajne. Jak na przykład rano zrobię jakiś cięższy trening i później muszę jeszcze rowerem dojechać do pracy, już wiadomo, nogi są jakby tak zwane z betonu, to wtedy wsiadam sobie na elektryka i nie interesuje mnie, czy jest pod wiatr, czy z wiatrem, więc wsiadam i sobie dojeżdżam z tą średnią prędkością około 25 km na godzinę. Więc fajne, fajne naprawdę takie, na dojazd do pracy taki rower jest super. Oczywiście ja też kiedyś, jak po raz pierwszy usłyszałem, że są rowery elektryczne, to stwierdziłem, że to są rowery dla leniuchów, ale z czasem zmieniłem to zdanie, bo jednak są osoby, które na przykład bardzo lubią jeździć na rowerze i się okazuje, że mają jakieś przeciwwskazania, bo albo choroby z sercem, albo choroby z kolanami, czy coś w tym stylu i że nie mogą po prostu się za bardzo męczyć, a chciałyby pojeździć na rowerze. Wtedy takie rozwiązanie jest bardzo dobre. I ja bardzo często porównuję rowery też do samochodów i wiadomo, że na rynek samochodowy próbują się wbić samochody elektryczne, co już niektórzy mają mieszane uczucia co do tego, no bo jednak samochody mają te ograniczenie, jeżeli chodzi o zasięg i o szybkość ładowania. I myślę, że takie rozwiązanie na przykład na jakieś dłuższe dystanse to raczej nie ma sensu na chwilę obecną, chyba że kiedyś coś się tam zmieni w technologiach, ale to też jeżeli coś się zmieni na plus, że zasięg będzie dłuższy, a jednocześnie szybciej będą się te samochody ładować, no to pewnie będzie kwestia pieniężna, a te samochody nie są już tanie i jeżeli będą droższe, to też nie będzie rozwiązanie dla każdego. Rowery elektryczne na chwilę obecną nowe można kupić gdzieś za około 4000. Ten akurat jest nieco dwa razy droższy, ale jest bardzo ciekawy, jest bardzo przemyślany i ja tutaj trochę tak na siłę się przyczepiłem do tych minusów, ale jeżeli chodzi o hamulce, no to hamulce hamują. Fakt, że no tutaj konieczność zmiany z czasem tych okładzin na żywiczne, ewentualnie tarcze na nieco lepsze, bo też można zamontować coś lepszego. Na rowerze jeździłem głównie po mieście i na szczęście nie złapałem żadnego kapcia, więc opony, mimo że też nie jest to jakieś droższe rozwiązanie, to nie złapałem żadnego kapcia. Pedały, wiadomo, można wymienić. No i siodełko też można z czasem dopasować pod siebie. Może fajnie by było, jeżeli jak na przykład producent Aiwi wziąłby ten rower, zrobił może, nie wiem, jakieś 500, może 1000 złotych droższy i poprawił jeszcze parę tych elementów, aby faktycznie tutaj, jeżeli mamy już tak ładnie skonfigurowany rower, no to żeby był jeszcze tak dopracowany do każdego smaczka, bo rama robi naprawdę ogromne wrażenie. Ten rower wygląda faktycznie jak rower przyszłości, taki trochę nawet bym powiedział Batmobil. I fajnie może było skupić się na jeszcze takich parametrach drobnych, co wcześniej wspomniałem. Jeszcze co mogę dodać, to oczywiście ma on w zestawie oświetlenie i żeby go włączyć, to musimy przytrzymać górny wskaźnik. A jeżeli chcemy włączyć funkcję walk, bo jeżeli idziemy sobie na przykład gdzieś pod górę, to wtedy przytrzymujemy dolny przycisk i on wtedy praktycznie sobie sam jedzie, jak musimy gdzieś podprowadzić, bo akurat nie jesteśmy w stanie normalnie jechać, to wtedy pyk, pyk, pyk i sobie on prawie że sam jedzie, więc też fajna opcja. No i myślę, że tyle. Piszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o tym rowerze. Każdy, kto go widział na żywo, to przecierał oczy ze zdumienia, że naprawdę fajny rower.
i on od razu wygląda na drogi, a nie jest wcale aż tak drogi, na jakiego wygląda. Przyjemnie się jeździ, wygodnie. Jeżeli chodzi o rozmiar, to tutaj producent zrobi tylko jeden rozmiar, który jest on naprawdę bardzo, bardzo ogólny. Na stronie producenta widnieje, że to jest od 1,65 m do 1,70 m. Moja żona się przymierzyła do niego, która ma akurat 1,65 m i oczywiście siodełko musi być w najniższej możliwej pozycji, więc faktycznie taka osoba jest w stanie pojechać. Ja mam 1,90 m i tutaj jest już dosyć, nawet nie jest tak mocno wyciągnięta sztyca jak na moje długie nogi, gdzie mam 92 cm przekroku, a tutaj jest wskaźnik na piąteczce, czy tam prawie na 4,5, więc jeszcze mam jakieś 4 cm zapasu, więc gość z nogą powiedzmy 96 jeszcze mógłby na ten rower wsiąść. Oczywiście będzie trochę różnica wysokości między siodełkiem a kierownicą, ale powiem szczerze, że jak przejechałem się nawet te 2 godziny, to nie czułem jakiegoś dyskomfortu. Chociaż fakt, że ja na przykład wolę czasami mniejsze rozmiary rowerów, ale tutaj było spoko. Myślę, że dla osoby takiej powyżej 1,70 m do 1,85 m to chyba takie idealne rozwiązanie, jeżeli chodzi o tą ramę. Rower ładny, ładnie schowany silnik i bateria. Nie wygląda on na elektryka. Rzuca się w oczy, mimo że jest czarny, co najwyżej ma tam fioletowe wstawki, jeżeli chodzi o przedni szybkozamykacz. Co? Piszcie w komentarzach, co wy o nim sądzicie, a ja już kończę i do następnego. Trzymajcie się. Piąteczka.